Monika Sułukowska, witam 9 listopada i zapraszam Państwa na informacje. Gmina Wałbrzych ogłosiła przetarg na transport w mieście. Wcześniej po olbrzymim zadłużeniu sąd przychylił się do wniosku ostatniego prezesa MPK Andrzeja Kosiura i ogłosił upadłość miejskiej spółki. Dziś majątkiem firmy zarządza syndyk masy upadłościowej i to on jest odpowiedzialny za przewożenie Wałbrzyszan. Jednak ogłoszony przetarg ma wyłonić nowego przewoźnika. Znany jest w końcu termin przetargu na świadczenie usług komunikacyjnych w Wałbrzychu, a przynajmniej w przybliżeniu. Ma to nastąpić na początku grudnia bieżącego roku. Roman Szełemej i Andrzej Piękny twierdzą, że wybrany przewoźnik mógłby rozpocząć świadczenie usług od 1 kwietnia 2012 roku. Przetarg na transport publiczny w Wałbrzychu zostanie rozstrzygnięty 1 dnia grudnia bieżącego roku. Tymczasem kontrowersje wokół tematu przetargu są cały czas na firmamencie. Radni opozycji, jak i posłanka Anna Zalewska podczas ostatniej sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej zadawali publiczne pytania na temat ogłoszenia przetargu. Zalewska argumentowała, że skoro prezydent twierdzi, że przetarg został ogłoszony, to dlaczego nie ma takich ogłoszeń w mediach i w internecie? Zapytałam pana pracownika o to, czy przetarg został ogłoszony, poprosiłam o wydrukowanie tego przetargu. I usłyszałam informację, że jeszcze na żadnej stronie i w żadnej gazecie go po prostu nie ma. Więc ja chcę go zapytać, kiedy on pojawi się na stronach internetowych i w gazetach, jakich gazetach, czy w jakich mediach, to po pierwsze. I proszę mi powiedzieć, bo mówimy tak jak usłyszałam, być może też pracownik się pomylił, bo mówił o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług komunikacyjnych, no to proszę mi powiedzieć, skąd tryb 3-tygodniowy, jeżeli 1 grudnia ma dojść do rozstrzygnięcia. Ta publikacja najpierw musi być uwzględniona przez opublikowanie jej w Dzienniku Urzędowym Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej. Dlatego to nie jest dzisiaj zauważalne w trybie prawa polskiego, dopóty nie zostanie w ciągu 5 dni przez ten urząd oficjalnie przyjęte, zaakceptowane, bo dopiero wówczas możemy publikować, jak pani poseł zauważyła, w internecie, na stronie internetowej, czy też w publikacjach lokalnych. Ale biegnie oczywiście, tak jak wspomniałem wcześniej, termin biegnie od momentu umieszczenia tegoż ogłoszenia w tym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Nie milkną również echa sytuacji wałbrzyskiego MPK, którego stan taboru znacznie się uszczuplił, odkąd została zerwana umowa leasingowa na prawie 40 autobusów. Fundusze leasingowe miały prawo żądać i zażądały spłaty całości zadłużenia z tytułu tych dziwnych, no nie boję się użyć tego słowa, umów leasingowych z roku 2009, polegających na tym, że swoje własne autobusy sprzedaliśmy do funduszy leasingowych, a one nam je powtórnie, tylko za dużo większe pieniądze niż nam zapłaciły, zwracały poprzez te raty leasingowe. I teraz, proszę Państwa, ja już powinienem od godziny właśnie być piętro niżej i wspomagać, po pierwsze, syndyka w tym, żeby na w miarę rozsądnych warunkach te fundusze leasingowe zgodziły się zostawić te 36 autobusów dalej w Wałbrzychu, żeby można było nimi jeździć, gwarantować komunikację miejską w mieście, a dwa, moja obecność tam na dole jest tym bardziej potrzebna, bo pan prezydent poprosił mnie, żebym przygotował właśnie to rozwiązanie awaryjne, czyli też rozmawiając z funduszami leasingowymi zagwarantował jakikolwiek transport w okresie poza przestaniem działalności przewozowej przez syndyka do czasu wejścia nowego przewoźnika w wyniku tego drugiego przetargu, o którym była mowa wcześniej. Wałbrzych, jak każde miasto w Polsce, jest zobowiązane do tego, aby zagwarantować mieszkańcom komunikację. Takie starania są widoczne, ale i przymusowe. Jednak i to wzbudza wśród części osób kontrowersje. Ktoś musi to wziąć. I w tym momencie no, jakoś widać próby tego ratowania, chyba, czy nie widać? Znaczy, próby widać przyspieszenia przetargu. Czy to jest ratowanie miejsc pracy dla pracowników MPK? Nie, to nie są próby ratowania miejsc pracy. To nie jest próba uratowania samego MPK. To jest próba rozpisania nowego przetargu i wyłonienia nowego operatora na przewozy miejskie w Wałbrzychu. No tak, ale co, to jest źle, że jest przetarg rozpisany w tym momencie? No, tak jak mówiłem wcześniej, to musi być zagwarantowany przewóz. Jak najbardziej. I te przewozy do tej pory gwarantowało MPK. Ktoś z jakichś powodów doszedł do wniosku, że nie ma sensu realizować umowy z grudnia ubiegłego roku, która gwarantowała pokrycie straty przez gminę.
Ktoś z jakichś powodów zdecydował, że lepiej tę spółkę postawić w stan upadłości niż zwrócić jej pieniądze, które jej się należą, bo być może za drogo kosztowała stara kopalnia, za drogo kosztowała nas kampania Posprzątajmy Wałbrzych i dzisiaj w Wałbrzychu po prostu tych pieniędzy brakuje. To prawda, pieniędzy jest za mało, ale nie jest za mało dlatego, że pracownicy MPK czy wodociągów źle pracują, nie wykonują swoich obowiązków. Jest ich za mało, ponieważ miasto przeinwestowało. Teoretycznie nadal MPK ma szansę, aby stanąć do przetargu. Jest jednak problem prawny, który nie daje takiej możliwości, dopóki spółką zarządza syndyk masy upadłościowej. Tu w przypadku przedsiębiorstwa, które realizuje w oparciu o licencję, jest to niemożliwe, ponieważ zapis ogólny prawa upadłościowego mówi, że syndyk nie może wykonywać działalności bez zgody, znaczy działalności wymagającej licencji bądź koncesji. I limitowane jest to tym okresem do 3 miesięcy. Z naszych informacji wynika, że mimo wszystko może się przedłużyć procedura przetargowa ze względu na już szykowane i zapowiadane protesty, które są zmorą każdej takiej inicjatywy. W związku z tym alternatywne rozwiązania na wypadek, jak rozumiem, niespodziewanego i nieoczekiwanego i niewyczekiwanego, ale możliwego scenariusza polegającego na tym, że będą protesty, jest zadaniem, które musi wykonać zarówno ZDIK, jak i prezydent, jak i poprzedni prezes, czyli musimy zapewnić funkcjonowanie transportu publicznego w Wałbrzychu. Jak więc zakończy się sprawa funkcjonowania MPK oraz kto będzie woził mieszkańców Wałbrzycha? Na to pytanie odpowiedź będzie klarowna dopiero za kilka tygodni. Szybsze, bezpieczniejsze i tańsze połączenia kolejowe do większości miejscowości w województwie dolnośląskim mają być efektem podpisanego porozumienia w sprawie utworzenia zrównoważonej koncepcji transportu zbiorowego. Do aglomeracji wrocławskiej przystąpiło 26 samorządów, w tym również powiat wałbrzyski. Efektem współpracy samorządów ma być zagęszczenie kursowania pociągów na liniach aglomeracyjnych, tak aby ten środek transportu stał się realną alternatywą dla miejskiej komunikacji autobusowej. Dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego będzie to oznaczało szybsze i korzystniejsze połączenia kolejowe, w tym również do Wrocławia. W latach 30. na tej linii pociągi jeździły z prędkością od 120 do 140 km na godzinę. No to w tej chwili ten przejazd jest w granicach 2 godzin, ponad 2 godziny. No i kwestia jest taka, że rzeczywiście to porozumienie stwarza pewną taką możliwość. Oczywiście jest to w tej chwili koncepcja i stwarza taką możliwość tego przejazdu szybszego. W przyszłości dzięki podpisanemu porozumieniu będzie też możliwe wprowadzenie wspólnego systemu sprzedaży biletów, bowiem zgodnie z założeniami aglomeracji ma powstać zintegrowana taryfa biletowa umożliwiająca łatwe korzystanie z transportu szynowego i drogowego. Co więcej, podpisane porozumienie umożliwia też organizowanie transportu autobusowego na terenie słabo zurbanizowanym, gdzie linie kolejowe są nierentowne. Stolicą powiatu wałbrzyskiego jest miasto Wałbrzych. Z okolicznych miejscowości dojeżdża się, jest to taki pierwszy węzeł na trasie do Wrocławia, przesiadkowy. I kolejnym takim węzłem jest właśnie ten węzeł we Wrocławiu, więc kwestia jest taka, że oczywiście nie tylko powiat wałbrzyski, bo również powiat świdnicki, trzebnicki, oleśnicki wchodzi akurat w zakres tej aglomeracji. Zgodnie z założeniami projekt utworzenia zrównoważonej koncepcji transportu zbiorowego ma powstać w ciągu 1,5 roku. Rady Wspólnot Samorządowych jako jednostki pomocnicze gminy działają w większości dzielnic Wałbrzycha. Jednak w ostatnich dniach do radnych dzielnicowych dotarła informacja o możliwości likwidacji tych placówek lub przeniesienia ich do szkół. Prezydent Szemej już wydał decyzję o zablokowaniu we wszystkich RWS-ach możliwości wykonywania połączeń telefonicznych z numerami telefonów komórkowych. A wszystko rzekomo w ramach oszczędności. Jak wygląda sytuacja i czy RWS-y w ogóle są potrzebne, sprawdzał Sebastian Grebka. Wokoło sytuacji finansowej gminy Wałbrzych jest coraz więcej znaków zapytania. Odkąd prezydent Wałbrzycha oficjalnie stwierdził podczas jednej z sesji Rady Miejskiej, że stan finansowy miasta jest bardzo zły, szukane są oszczędności na czym tylko się da. Zapadła już m.in. decyzja o likwidacji Biura Obsługi Socjalnej, gdzie pracę stracą księgowe zatrudnione w szkołach. Kolejne doniesienia dotyczą rad wspólnot samorządowych. Nie są to jeszcze informacje oficjalne, ale mówi się albo o likwidacji tych jednostek, albo przeniesienia ich do szkół. Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Wałbrzychu. Od radnych otrzymałem niepokojącą informację dotyczącą likwidacji RWS-ów w całym mieście Wałbrzychu. Poraziło mnie to. Dlaczego? No bo
niepotrzebne. Do szkół ponoć mają nas przenieść. Panie redaktorze, zadaję pytanie otwarte. Dlaczego to się robi społecznikom? Przepracowałem dla tego miasta Wałbrzycha 25 lat. Nie pobrałem grosza za to. Wspólnota na Białym Kamieniu jest czynna od godziny 9 do godziny 19. Doszły mnie również takie jakby pogłoski, plotki, że zamierza się ograniczyć wydatki lub wprost zlikwidować siedziby RWS-ów. No ja osobiście nie wyobrażam sobie, dlatego że ja w tej chwili u mnie mają jakby siedzibę, spotykają się różne organizacje i jakbym tak szybko policzył, to myślę, że tak spokojnie około 200 z hakiem starszych ludzi, to są emeryci, to są renciści, którzy jakby znaleźli w naszym RWS-ie miejsce, gdzie mogą się popołudniami spotkać ze znajomymi, pośpiewać, potańczyć, porozmawiać i dla nich zabranie tej namiastki takiej no, byłoby bardzo źle odebrane i myślę, że mnóstwo pracy, którą włożyli sami członkowie RWS-ów też no, byłaby tutaj znaczącym przeciwwskazaniem. Nie wyobrażam sobie, żeby RWS-y były zamknięte, ponieważ te grono ludzi po prostu by do ratusza albo nie przyszło, nie wiedziałoby gdzie, a z tymi problemami by się to narastało, a jednak po prostu mamy tych właśnie swoich mieszkańców, co już znają nas, przynajmniej mnie, od 12 lat i odważnie przychodzą, zamykamy się, puszczanie jakaś sprawa intymna jest to, zamykamy się po prostu, rozmawiamy na różne tematy i staram się po prostu pomóc jak mogę. Mam troszeczkę znajomych i prawników, i w policji, i po prostu straż miejska, często też załatwiam pracę dla ludności, także po prostu każdy problem jest w miarę możliwości rozwiązywany. Rady wspólnot samorządowych, popularnie nazywanych RWS-ami, działają prawie w każdej dzielnicy Wałbrzycha. Każdy z radnych tych placówek jest wybierany na 4-letnią kadencję, jednak w przeciwieństwie do radnych miejskich nie dostają wynagrodzenia za swoją pracę. Rady wspólnot samorządowych, o czym można było się przekonać niejednokrotnie, działają na wielu płaszczyznach, pomagając mieszkańcom Wałbrzycha praktycznie w każdej sferze, począwszy od rozmów i pisania podań poprzez wydawanie żywności, ubrań czy mebli. Osoby przychodzące tutaj, petenci z różnymi sprawami przychodzą po chleb, po drewno, po węgiel, po odzież, wyprawki szkolne. W tym roku na ponad 10 tysięcy złotych przygotowaliśmy wyprawek. Mikołaj, 10 tysięcy złotych. Drugie, skromniuteńkie paczki będą, 20 zł, ale będą. Wigilia, jajka wielkanocne. 12. impreza w tym roku już jest zrobiona dla naszych milusińskich i mieszkańców. Każda ze wspólnot samorządowych, które jednocześnie są jednostkami pomocniczymi gminy Wałbrzych, otrzymuje 3000 zł od miasta na swoją działalność w skali całego roku. Pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem RWS-ów są związane z ogrzewaniem lokali oraz opłaty za telefony. Łączny koszt średnio klaruje się na poziomie około 6-8 tysięcy złotych na cały rok funkcjonowania Rady. W niektórych jednostkach już są widoczne próby cięcia kosztów, choćby poprzez blokadę na połączenia z sieciami komórkowymi. Dobrze, moja wspólnota, którą kieruję, działa prężnie. My nie ograniczamy się do czwartku, piątku, do 2 godzin, tylko ona funkcjonuje od poniedziałku do soboty, od godziny 9 do godziny 19, a nieraz i do 20. Stąd może są te koszty podwojone, ale ile serca wkładamy w to? Ja podkreślam, wyprawka szkolna to jest 10 tysięcy złotych, ona nie została jeszcze rozliczona, bo liczymy, kilka wyprawek zostało. Drugi przykład, wieczerza wigilijna na 80 osób. Pozyskujemy to wszystko od sponsorów. Każdy ma teraz telefon komórkowy. Jeżeli ja dzwonię do sponsora, który ma telefon komórkowy ze stacjonarnego i rozmawiam 10-15 minut, fakt, są to koszty, ale ten sponsor mi przywozi za 2000 czy za 1500 zł żywności, robię paczki, przekazuję. Czy tak mamy liczyć, a nas wolny czas? U mnie dostęp do telefonu ma raptem 3-4 osoby i tylko i wyłącznie te osoby, a czy mają do pomieszczenia, w którym jest telefon. Więc telefon jest pod ścisłą jakby opieką i kontrolą. Nie ma takiego zjawiska, że ktoś przyjdzie i sobie będzie rozmawiał nieskończenie ile. Kwestia oświetlenia, więc też pilnujemy, żeby to oświetlenie było takie, żeby nie paliły się zbędne
jakieś lampy czy inne rzeczy. Sprawdziliśmy wśród petentów i wolontariuszy RWS-ów, co myślą na temat ewentualnej likwidacji tych jednostek lub przeniesienia ich do szkół. Pomagam i dużo innych osób tak samo i korzystamy. I wspólnota pomaga przy różnych właśnie wyprawkach, jakichś organizacyjnych imprezach dla dzieci, czy to będzie Dzień Dziecka, czy właśnie Mikołajki. Uważam, że są bardzo potrzebne, ponieważ tutaj nawet obok jest świetlica, dzieci mają gdzie się znaleźć, sobie mogą pograć i nie szwędzają się gdzieś tam, powiedzmy, po ulicach. Także jest to na pewno jakieś fajne miejsce, gdzie się spotkają. No właśnie chciałabym się tego dowiedzieć. Komu? Komu to przeszkadza, żeby zamykać tutaj te nasze porady, do których my tu się zwracamy, z bolączkami rzekomymi, i jeszcze nam to odbierać, to jest karygodne. No ja uważam, że to jest karygodne. Przecież to jest całe utrzymanie dla takich ludzi jak ja, w ogóle nie jak ja. To jest w ogóle ta pomoc, to jest mają właśnie serce dla ludzi. Rada Wspólnoty Samorządowej jest sercem mieszkańców dzielnicy. Tutaj przychodzą ludzie ze swoimi bolączkami. Tutaj oczekują pomocy i tutaj tą pomoc dostają. Jest wielu wolontariuszy. Radni chodzą, żebrają, organizując przy okazji dzieciom wszelkiego rodzaju imprezy. Nasz tutaj przewodniczący jest tak zaangażowany, wszyscy to zresztą wiedzą, nigdy nikomu nie odmawiają pomocy. Nie wyobrażam sobie przeniesienia siedziby, przecież tutaj wszyscy wiedzą, kto kogokolwiek byśmy nie zapytali, a szczególnie biednych ludzi, gdzie jest rada, to każdy powie, każdy wskaże, bo tutaj oni są. To jest ich miejsce. Tutaj dostają pociechy, pocieszenia. Tutaj się czują jak w domu i tutaj są zrozumieni. Jeżeli to im dzisiaj zabierzemy, to kim jesteśmy? RWS jest po to, żeby służył ludziom, a koszty, które RWS jakieś tam ma, nie są współmierne do problemów ludzkich. Także po prostu RWS musi być. Tak samo jak u nas jest Akademia Malucha, gdzie matki wspólnie pilnują swoje dzieci, robią im wycieczki, robią im jakieś no, dyskoteki tu u mnie w RWS-ie. Tak samo po prostu mówię, są grupy AA, jest jogi, po prostu także ten RWS cały czas na okrągło, coś w nim się dzieje, a więc chyba jest potrzebne. Póki co informacja na temat likwidacji RWS-ów nie jest potwierdzana oficjalnie, jednak zarówno radni, wolontariusze i osoby korzystające z pomocy Rad Wspólnot Samorządowych obawiają się, że prędzej czy później może dojść do takiej sytuacji. Olbrzymia kula o średnicy około 2 metrów kryje się za kamienicami w sercu Wałbrzycha. Ta niecodzienna instalacja artystyczna powstała w ramach programu rewitalizacji centrum miasta. Stanęła na remontowanym właśnie pasażu okrężnym, który łączy plac magistracki z wałbrzyskim rynkiem. Kula umieszczona na 4 stalowych nogach to pomysł profesora Zbigniewa Bacia, twórcy koncepcji zagospodarowania placu. W mało znanym dzisiaj przejściu równoległym do ulicy Gdańskiej miała znajdować się z początku inna instalacja. Plan zakładał wykonanie pary metalowych muflonów przy wodopoju, ale obawiano się, iż szybko padną łupę miejscowych zbieraczy złomu. Na tak zwanym pasażu okrężnym położono również nową nawierzchnię, nasadzone są krzewy i pasy zieleni oraz stawiane ławki. Nowy wizerunek przejścia gryzie się jednak z niektórymi kamienicami, które straszą odrapanymi fasadami. Nie wszystkie wspólnoty mieszkaniowe skorzystały z dofinansowania do remontów budynków. Część wspólnot zrealizowało inwestycje. I to rzeczywiście już przy tych budynkach, które są odnowione, to już świetnie wygląda. Natomiast część kamienic nie udało się. Więc no, taka jakby idea, żeby zrobić w całości cały plac, niestety nam się nie udała. Ale mam nadzieję, że przy kolejnych środkach, które są też przewidywane na rewitalizację, uda nam się włączyć te wspólnoty, które teraz nie skorzystały z możliwości dofinansowania. Dzięki programowi rewitalizacji centrum miasta pozyskano również ponad 6 milionów złotych na remonty dróg. Nowe nawierzchnie uzyskały ulice Moniuszki, Sienkiewicza oraz Lewartowskiego. Udało się wyremontować także ulicę Generała Zajączka, która pomimo rewitalizacji dalej kuje w oczy rozpadającymi się budynkami. Myślę, że to jest jedyna szansa na to, żeby ulice w Śródmieściu uzyskały dofinansowanie, ponieważ większość środków unijnych, które jest skierowana na drogi,
dotyczy dróg o dużym natężeniu łączących powiedzmy drogi krajowe z drogami lokalnymi, a tutaj no ewenement, drogi w Śródmieściu, które można było pokazać, że one mają charakter wewnętrzny, ale też usprawniają ruch turystyczny. Program rewitalizacji centrum miasta tchnąć ma życie w serce 130-tysięcznego Wałbrzycha. Aby to zrobić, oprócz remontów potrzebni są jednak również prywatni inwestorzy oraz ludzie, którzy wolny czas spędzać będą w okolicach rynku. Strachy na Lachy już po raz kolejny koncertował w Wałbrzychu. Zespół wydał już 6 płyt, zrealizował kilkanaście teledysków i odbył setki koncertów zagranych w całej Polsce. Obecnie rozpoczął swoją nową trasę koncertową, na której znalazł się także Wałbrzych. Kolejne wspaniałe widowisko muzyczne w Wałbrzychu. Tym razem to zespół Strachy na Lachy zagrał koncert w hotelu Maria. Zespół obchodzi w tym roku swój jubileusz, bowiem na muzycznej scenie jest już od 10 lat. Był to również pretekst do wydania płyty Dekada i rozpoczęcia jubileuszowej trasy koncertowej, która objęła swym zasięgiem również występ w Wałbrzychu. Na swoim koncie mają wydanych już 6 płyt, nakręconych kilkanaście teledysków i setki koncertów zagranych w całej Polsce. Występ zespołu przyciągnął publiczność w bardzo różnym wieku. Utwory grupy znajdują swoich fanów zarówno wśród młodzieży, jak i wśród osób dorosłych. Koncert był świetny, dużo ludzi, świetna zabawa. Mam nadzieję, że Strachy niedługo znowu przyjadą, bo naprawdę super, super. Było świetnie, szalaliśmy na maksa. Takiej zabawy jeszcze w życiu nie miałam, naprawdę. Tak szalałam, że aż buta całego rozrywałam. Tak to przeżyły moje drogi. Impreza była świetna, naprawdę, koncert świetny. Polecamy przyjść na następny, naprawdę, koniecznie. Przedstawcie się. Malwina, Kaja. Bawiłam się świetnie, było świetnie, cudowne piosenki, no po prostu cudownie. Nigdy wcześniej na takim czymś nie byłam, no i jestem w ogóle cała mokra, to najlepsze wrażenie, jakie mogą być. Płyta Dekada to zbiór wybranych utworów z całej twórczości zespołu. Publiczność bawiła się świetnie, tańcząc i śpiewając przy tak kultowych piosenkach jak Awangarda, Twoje oczy lubią mnie, Czarny chleb czy Król. Podczas trasy koncertowej promującej płytę Dekada zostanie nagrane pierwsze w historii Strachów DVD koncertowe. Rajsa, Czarny chleb, Twoje oczy. Muzycy na zakończenie zebranej publiczności wielokrotnie bisowali. Atmosfera była tak niezwykła, że fani swoim gorącym aplauzem odciągali zakończenie koncertu jak tylko mogli. Publiczność nie ukrywała również, że z niecierpliwością czeka na kolejny koncert Strachów w Wałbrzychu. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam, a w imieniu Sebastiana Grębki zapraszam po krótkiej przerwie na rozmowę z Wiesławem Bielawskim, przewodniczącym RWS Podgórze. Zapraszam serdecznie.